Dzień dobry, tutaj Dąbie. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z serii właśnie tutaj Dąbie, rozmowy lokalne. Ja nazywam się Kinga Rabińska i od razu muszę się wytłumaczyć, że chyba Państwa w zeszłym miesiącu okłamałam, ale nie zrobiłam tego świadomie. Obiecałam Wam spotkanie twarzą w twarz, zapowiedziałam spacer. No niestety wciąż nie możemy się spotkać, ale dzięki temu spotykamy się online, spotykamy się z gościem wyjątkowym. Moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Spór. Witaj Krzysztofie. Dzień dobry. I ten moment, który zawsze mnie najbardziej stresuje, bo zawsze mam bardzo godnych gości, chciałabym powiedzieć o wszystkim, co robią i powiedzieć o wszystkich ich zasługach, więc mam ściągę, wybacz Krzysztof, ale kim jest Krzysztof Spór, jeżeli ktoś go jeszcze nie zna, to postaram się bardzo krótko, ale treściwie Państwu powiedzieć, to oczywiście dziennikarz zajmujący się szeroko pojętą tematyką filmową i medialną, promotor i animator kultury filmowej. Współtwórca portalu stopklatka.pl. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki, czy on wciąż działa, bo przyznam, że nie sprawdziłam, Krzysztof, czy stopklatka wciąż działa? Ale kiedyś działało, muszę powiedzieć, zanim Filmweby, zanim IMDB i tak dalej, to stopklatka to było moje źródło informacji o kinie. I oprócz tego, że był współtwórcą tego portalu, to także był jego redaktorem naczelnym w latach 2000-2013, czyli chyba w czasach największego prosperity, bo w 2010 został też doceniona, jego praca została doceniona Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla najlepszego portalu internetowego o tematyce takiej właśnie. Laureat Nagrody imienia Jana Machulskiego za całokształt działań, to już czas na nagrodę za całokształt działań na rzecz polskiego kina niezależnego, jeszcze tyle przed tobą. Juror licznych krajowych i międzynarodowych festiwali filmowych, dyrektor artystyczny festiwalu Lato z Muzami w Nowogardzie, zresztą dyrektor programu wielu festiwali, które się odbywały, odbywają także u nas, także w Dąbiu, ponieważ obecnie swoją wiedzą dzieli się także wspierając właśnie Dąbskie Wieczory Filmowe, które miejmy nadzieję, że i tym latem, tego lata zagoszczą do Dąbia. Współpracuje także z Domem Kultury Krzemień w Podjuchach, czyli po sąsiedzku, z Zamkiem Książąt Pomorskich, pisze dla magazynu Kino, pisze dla magazynu filmowego SFP, regularnie publikuje na swoim własnym blogu, który nazywa się Spór w Kinie, bardzo Państwu polecam, adres to sporwkinie.blogspot.com i tutaj znowu nagroda od PISF-u, od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. A w Radiu Szczecin, ci, którzy lubią raczej posłuchać niż pooglądać czy poczytać, także mogą posłuchać Krzysztofa audycji o tej samej nazwie jak jego blog, czyli Spór w Kinie. A oprócz tego i dlaczego jest dzisiaj z nami w naszym dziale, że tak powiem, dąbskim, dlatego że oprócz tego, że współpracuje także z Klubem Delta i właściwie wszystko, co Państwo widzicie na naszym ekranie, wszystkie te filmowe nowości, klasyki, to wychodzi z głowy Krzysztofa, to on buduje nasz program, ale nie tylko, bo jest też naszym sąsiadem, mieszka w Dąbiu. Uff, już udało się. No nie, strasznie mnie zaskakuje, jak ktoś to wszystko ogarnia. No, dziękuję bardzo za przybliżenie tej pracy, bardzo fajnej, bardzo ją lubię, wykonuję od ponad 20 lat i rzeczywiście uzbierało się tego, ale w tej pracy, bo ja się czuję przede wszystkim dziennikarzem i to o specjalizacji filmowej i medialnej, to jest dokładnie tak, że no, w tym się lubię najbardziej sprawdzać i grzebać i pisać, ale to jest jak było można posłuchać bardzo szerokie zagadnienie z dziennikarstwa filmowego. Chyba się nie można dzisiaj w ogóle utrzymać, może ktoś młody, nie wiem, my się zaczynaliśmy w tej mitycznej stopklatce, faktycznie w 2000 roku ją zrobiliśmy z niej taki zawodowy, przeszliśmy na zawodowstwo, dokładnie w 2000 roku uruchamiając portal Stopklatka, on istniał wcześniej, nawet miał swoją stronę i audycję w Radiu ABC legendarnym, więc ta historia jest w ogóle fantastyczna. Ta nagroda dla tej stopklatki to nie jest dla mnie, tylko dla całego zespołu, więc tutaj oddaję hołd, ale gdyby ktoś szukał tej nagrody, a właściciele, którzy wykupili stopklatkę i zrobili z niej to, co zrobili, a chcieli wyrzucić tą nagrodę, to ta nagroda stoi tu niedaleko, czuwa nade mną, przypominam. Opiekuje się tą nagrodą PISF-u,
dla Stopklatki, bo mamy duże wspomnienia i bardzo dużo osób w Szczecinie jest i pozdrawiam bardzo serdecznie, jeśli trafią na ten materiał albo oglądają, to pozdrawiam ten cały fantastyczny zespół, z którym się bardzo zżyliśmy. To były przepiękne lata, najpiękniejsze lata w moim życiu zawodowym, w otoczeniu bardzo fajnych, zdolnych, młodych ludzi. Wtedy oni są do dzisiaj jakoś dziwnie młodzi i jakoś się trzymają. Gdzieś się spotykamy od czasu do czasu, mijają się nasze drogi, każdy poszedł w swoim kierunku, ale to jest historia do opowiedzenia, może kiedyś ktoś będzie chciał wysłuchać, bo rzeczywiście ta Stopklatka to siedzi w nas bardzo głęboko. Ubolewamy, że nie jest dzisiaj kontynuowana, ale ptaszki świerkają, że ktoś tam planuje z tej strony powrót jej na internetową mapę filmową. Bardzo ciężko jest dzisiaj utrzymać się serwisom filmowym, taki film web, który jest dominujący od 20 lat i nigdy nie udało nam się go nawet dogonić, ale dzielnie walczyliśmy jako jeden z portali, a rzeczywiście jako pierwszy. Takie serwisy powstają, ma ta Stopklatka być reaktywowana, takie plotki słyszałem, ale to oczywiście jest poza mną i nami, to gdzieś będzie się kręciło w Warszawie, czyli to już wyszło ze Szczecina. Ale Stopklatka, ta telewizja, którą Państwo dzisiaj widzicie, to właśnie jest, to właśnie zaczęło się. To się stąd zaczęło. Na Twoim komputerze. No, na komputerze wielu osób i kolegów i koleżanek, którymi razem to ruszaliśmy i w zespole twardych myślicieli i tych, którzy do nas przychodzili, odchodzili. Dziwna historia, jeszcze nie jestem, nawet kiedyś próbowałem to wszystko zgromadzić w głowie, przypomnieć sobie wszystkich ludzi, którzy pracowali dla mnie albo dla nas. Kierowałem redakcją ponad 20 osób w najlepszych momentach, takich najbardziej płodnych i takich najbogatszych intelektualnie i biznesowo, bo w pewnym momencie Stopklatka była bardzo dochodowym przedsięwzięciem, które ktoś kupił, ktoś wprowadził na giełdę, co niestety było początkiem naszego końca, moim skromnym zdaniem, chociaż pewnie koledzy, którzy to zrobili, się by nie zgodzili, ale rzeczywiście staliśmy się tak mocni, że zostaliśmy zauważeni, wykupieni, doinwestowani, no ale przyszły skromniejsze czasy i ambicje, których nie dało się spełnić, bo żeby dogonić Filmweb, to jest nie do zrobienia przez nikogo, ale faktem jest, że to były bardzo fajne czasy i wiele osób, które czytały i korzystały, tak jak ty, wspominają tą Stopklatkę ciepło. To jest piękna historia. Zdecydowanie dla mnie zawsze była, nie spotykamy się dzisiaj, by rozmawiać o Stopklatce, ale właśnie może kiedyś warto by było porozmawiać. Ale wiesz co, bo to jest bardzo ważne też w ramach tego naszego tutaj Dąbie, bo Stopklatka powstała w Szczecin-Dąbiu. Tu jest jej źródło na Gęgurowej, w mieszkaniach łączących kabel Adama Bortnika, Krzysztofa Spura, powstała Stopklatka na tym jednym łączu, na kablu, który sobie podaliśmy internetowym. I w mieszkaniu, to w dwóch mieszkaniach to zaczęliśmy rozwijać tak mocniej. Oczywiście z kolegą, który mieszkał na Bukowym, z Przemkiem Basiakiem. I potem zaczęliśmy z tej trójki, urosło to całe przedsięwzięcie. Bardzo, bardzo poważne, ale tu, właśnie w Dąbiu, mam takie wrażenie właśnie, że stąd się wzięło. Zresztą ja się przeprowadziłem do Dąbia 20 lat ponad temu, dla niej właśnie, dla Stopklatki, w poszukiwaniu tutaj pracy, więc mieszkam tu od ponad 20 lat z rodziną, tu są nasze pierwsze mieszkania wynajmowane na osiedlu, pierwsze mieszkania, które jesteśmy posiadali, czy kupiliśmy mieszkanie tutaj, żeby być, bo ta Stopklatka była bardzo ważna dla nas, więc jeśli chcecie Państwo znać jakąś medialną historię związaną z Dąbiem, to jest taka historia. Powstał tu portal stopklatka.pl. Dzisiaj zacna telewizja, która w kablówce może Was bawić lub nie, bo tam jest dość dużo filmów, ale przerywanych reklamami. Ta telewizja sobie jakoś tam radzi. I stąd ona się wzięła, ta telewizja, z tej Stopklatki, która powstała. Szczecin, Dąbiu. Właśnie to jest bardzo ciekawe, że bo takiej popularnej świadomości, takie mocne działania i jakościowe działania związane z kulturą filmową kojarzą się jednak z centrum takim filmowym, jakim jest może Warszawa, może Łódź obecnie, bo kiedyś może było bardziej, może Gdynia jeszcze. Natomiast zawsze tutaj branża była zaskoczona, gdy się dowiadywała, właśnie, że Stopklatka jest robiona ze Szczecina. Gdzie to jest? My mówiliśmy, no, internet oczywiście te granice absolutnie rugował i nie ma czegoś takiego jak potrzeba
internet otwiera te granice szeroko. Ale było to rzeczywiście zaskoczeniem, że można robić tak dobry jakościowo produkt, a jestem pewny, przekonany i dumny, że robiliśmy w zespole naprawdę zacnych ludzi. Większość jest dzisiaj w branży bardzo rozpoznawalnymi osobami w świecie dziennikarstwa filmowego, telewizyjnego. I oni wszyscy tu zaczynali. Więc ze Szczecina udawało się robić portal o zasięgu ogólnokrajowym, a nawet ogólnoświatowym, bo nasza Polonia korzystała z tego, z tych materiałów, a i byliśmy dla nich kontaktem z tym, co się dzieje w kraju. Tak, tam była jakaś taka cudowna pani waszą korespondentką. Ona, taka bardzo ona ważna jest postać. Do dzisiaj. Pani Jola Szczecin-Hajek, o której wspominasz, ona była ze Stopklatką od samego początku. Pani Jola Czaderska-Hajek jest w zdrowiu, jest ciągle członkiem organizacji, która przyznaje Złote Globy. To jest bardzo dobre, dobra i ważna organizacja, najważniejsza obok Oscarów. Pani Jola Czaderska-Hajek, kiedy Stopklatka zakończyła współpracę ze mną i z naszym zespołem i rozwiązała firmę w Szczecinie, rozwiązała także współpracę z naszymi współpracownikami. No, było słabe generalnie i dość słabo to wspominam, ale nowi właściciele mieli swoje zespoły. Pożegnano także Jolę Czaderską-Hajek, jedno z najwybitniejszych, najważniejszych osób medialnie w Stanach Zjednoczonych, jedna ze 100 osób w Złotych Globach. Nie ma, to jest niesamowita sprawa. Ja tą oczywiście relację do dzisiaj utrzymuję. Jestem przedstawicielem pani Joli Czaderskiej-Hajek w Polsce. Pani Jola Czaderska-Hajek publikuje w wirtualnej Polsce ciągle swoje wywiady. Nie ma, nie było przerwy. Znaczy od tego czasu, kiedyśmy pożegnali się ze Stopklatką, to było kilka lat temu, pani Jola, ja ją namówiłem, żeby została w Polsce i publikowała ciągle zakotwiczyliśmy w wirtualnej Polsce, bardzo poważnym, przecież największym portalu w Polsce, horyzontalnym. Tam w dziale film ma ona swoją specjalne, w menu swoje specjalne miejsce, gdzie można je wywiady czytać ciągle z najwybitniejszymi, największymi gwiazdami Hollywood, Eddie Murphy, Tom Hanks ostatnio, Gal Gadot, czyli Wonder Woman, więc te wszystkie te wywiady ciągle są, czyli pani Jola Czaderska-Hajek, ona ciągle dzwoni, rozmawiamy, jestem dla niej jednym z tą osób w Polsce, z którą utrzymuję kontakt, chcę wiedzieć, co się dzieje w kraju, chcę wiedzieć, co się dzieje medialnie, ja ją strasznie bardzo lubię i bardzo długo rozmawiamy, bo pani Jola chce rozmawiać po polsku i ma oczywiście tutaj grono osób, z którymi utrzymuję kontakt, ale ten medialny, filmowy ciągle jest po mojej stronie, więc bardzo się cieszę, że mogę ją reprezentować. Ta reprezentacja to jest po prostu taki kontakt, jeśli ktoś by chciał się z panią Jolą porozumieć, na przykład filmowcy chcą dotrzeć do Hollywood, żeby promować swoje filmy krótkometrażowe głównie, do Oscara, to na przykład zawsze myślą, że przez panią Jolę są w stanie dotrzeć do... I czasami tak jest, bo pani Jola jest rozpoznawalna w środowisku filmowym. Ale tyle o tej mitycznej osobie, która ciągle nie jest... O mitycznej Stopklatce. Już się nam trochę rozmowa skręciła w innym kierunku, ale rzeczywiście bardzo ważnym i jeżeli ktoś jeszcze nie zna tego portalu, to warto się zapoznać. Ja też nie zdążyłam jeszcze Państwu powiedzieć, że w naszym cyklu też liczymy na Waszą aktywność i możecie nam zadawać pytania, a właściwie naszemu gościowi pod transmisją. Ja postaram się je zebrać i na koniec zadać, przekazać komentarze i sugestie, które zbierzemy. Więc oprócz tego, co już powiedzieliśmy, tych Twoich połączeń z Dąbiem, z Klubem Delta, to inspiracją za tym spotkaniem była też sytuacja, którą teraz kino dotknęło. Z jednej strony pandemia, którą i my jako Klub Delta odczuwamy, ponieważ mieliśmy nadzieję w tym miesiącu spotkać się z Państwem już na pokazach filmów, które wybrał Krzysztof. Niestety musimy je przesunąć, nie odwołać. Mamy nadzieję, że już w maju będziemy mogli się spotkać. Ale nie tylko pandemia, kino w ogóle przeżywa jakąś taką, mam wrażenie, wymuszoną, ale też nieuniknioną rewolucję i o to zaraz będę Krzysztofa pytała. Ale też należy pamiętać, że dla Klubu Delta te korzenie kinowe są super naturalne, dlatego że zanim byliśmy tu my i zanim był to ośrodek kultury filmowej koordynowany przez Krzysztofa, to było tutaj kino przyjaźń. Ja też zachęcam Państwa, jeżeli ktoś z Państwa ogląda, kto ma jakieś wspomnienie z tym kinem, to zachęcam do tego, żeby się podzielić tym wspomnieniem w komentarzu. I właściwie od tego
trochę chciałabym, Krzysztofie, zacząć naszą rozmowę, chociaż już mam wrażenie, że ona jest dosyć intensywna, ale czy pamiętasz swoje pierwsze kino albo swój pierwszy film? Bo ja pochodzę z Myśliborza, z niedużego miasta pod Szczecinem, właściwie bardziej pod Gorzowem, i tam było kino Słońce, miało taki duży szyld Słońce, który pamiętam do dziś, i ja uwielbiałam filmy. Nie wiem, co mnie przyciągało do tego kina, może dlatego, że to była jedna z niewielu rozrywek w Myśliborzu, ale oglądałam wszystkie filmy, chodziłam na wszystkie, nawet niedozwolone dla mojego wieku, filmy. Miałam taką strategię, że łapałam ludzi pod kinem i pytałam się, czy mnie wprowadzą, mówiąc, że jestem ich siostrą bądź córką. Po latach się dowiedziałam, że pani, która pracowała na kasie tego kina, doskonale wiedziała, że nie jestem niczyim rodzeństwem, z kim przychodziłam, ale wpuszczała mnie mimo to, za co jestem jej bardzo wdzięczna, jeśli jakimś cudem ogląda tę transmisję. A czy ty pamiętasz swoje pierwsze kino? Czy to było jakieś takie właśnie osiedlowe kino w małym mieście, w dużym mieście? Opowiedz. A, no to długo oczywiście. Ja pochodzę też z małego miasta, nazywa się Nowogard, czyli dość niedaleko stąd. Tam mieszka moja mama, tam ciągle współpracuję z miejscem, którym rzeczywiście to moje pierwsze doświadczenie kinowe miało miejsce, bo kino Orzeł do dzisiaj działa, Nowogardzki Dom Kultury jest aktywny, jeśli tylko pandemia by pozwoliła, tam też, ja też puszczam filmy, mam swoją akademię, mam widzów, organizuję festiwal Lato z Muzami w Nowogardzie, więc to wróciłem do tego rodzinnego miasta, trochę przypadkowo mi zaproponowano tą funkcję i rzeczywiście, w latach 70., ale oczywiście nie wiedziałem, że to pytanie będzie, ale też kiedyś oczywiście dla własnej wiedzy próbowałem znaleźć ten pierwszy film. Jest taki film. Końcówka lat 70., prawdopodobnie 79 rok albo 8. Pierwsze jakiekolwiek mgnienie filmowe na dużym ekranie to Powrót Mecha Godzilli. To jest pierwszy mój film, jaki pamiętam, że obejrzałem w kinie. Nie pamiętam filmu kompletnie, za to pamiętam tego potwora i potem, gdy ten film gdzieś tam odtworzyłem, to było to. W tym samym czasie między innymi Szczęki 2, na które bardzo trudno było się dostać i to był ten przypadek, który ty miałaś, że takich małolatów oczywiście nie wpuszczano na filmy dla dorosłych, ale jakimś cudem ja zawsze się modliłem przed kasą, żeby po pierwsze, bo ja byłem bardzo wierzący, więc generalnie modliłem się bardzo, żeby mi starczyło biletów, a nie było to takie pewne, i żeby mnie wpuszczono. I zazwyczaj, ja nie pamiętam sytuacji, żeby mi te modlitwy nie pomogły, ale dzięki temu chodziłem do kina. Oczywiście trafiałem na ścianę, bo na przykład na wejście Smoka legendarne, które w latach 80., w pierwszej połowie, to był bodajże 83 rok, albo drugi, ten film przeszedł przez nasz świat, przez Polskę i podbił po prostu życie kulturalne wszystkich młodych ludzi. Te Wejście Smoka to oczywiście był film, gdzie nie dało się wejść dziesięciolatkowi, i gdzie natknąłem się na opór, ale za pierwszym razem, a potem oczywiście kontaktami różnymi i od tyłu dało się to ten Wejście Smoka obejrzeć, a potem na podwórku niedaleko rękami łamało się dachówki i cegły jak Bruce Lee, no bo tak, że tak powiem, taka była to wtedy moda. Tak, to pierwsze doświadczenia filmowe są takie dość takie mocne, intensywne. Tam Powrót Mecha Godzilli, film dzisiaj nie do oglądania moim zdaniem, ale żyję w tam głębokich emocjach tych wspomnieniowych. Tak, to chyba też jest takie rzeczywiście współdzielone doświadczenie większości ludzi, bo nawet ja, kiedy zbierałam troszkę wspomnień na temat Dąbia do wystawy, to jeden z mieszkańców byłych, bo pan już nie mieszka w Dąbiu, opowiadał, że do kina przyjaźń szedł z kolegami i zawsze też chodzili na filmy, które nie były dostępne dla ich wieku, ale on zawsze wchodził, bo wyglądał na starszego, więc to chyba rzeczywiście jest takie współdzielone doświadczenie. Ale do rzeczy. No właśnie, kino, to co sprawia, że my już jako te dziesięciolatki chcemy wejść na tą salę, zobaczyć tego Bruce'a Lee, który kopie, zobaczyć tą Mecha Godzillę. Jak to się wszystko zaczęło w ogóle, na jaką potrzebę odpowiada kino? Prowadź nas proszę w temat. A czyli czas na historię kina i w ogóle skąd się wzięło? Proszę, tak. Kino się wzięło z tego, z czego się bierze dzisiejsza potrzeba także odkrywania rzeczy nieznanych, poszerzania horyzontów, wiedzy, rozwoju
bo generalnie ciągle się rozwijamy. Nie wiem, czy idzie to wszystko w dobrym kierunku. Przyroda zaczyna się buntować i świat mówi nam powoli, że trochę za mocno ingerujemy w tę całą nasz planetę i psujemy ją chyba troszeczkę, coraz mocniej, ale rozwijamy się i człowiek się rozwija i ciągle chce dążyć do tego, żeby więcej, mocniej, dalej. A kino ma tą szlachetną historię, że narodziło się pod koniec XIX wieku, a narodziło się z potrzeby właśnie oglądania, bo te marzenia człowiekowi towarzyszyły od zawsze. No. Od kiedy wiemy, kiedy piszemy, zaczęto pisać, tworzyć, kiedy zaczęto dzielić się swoją wrażliwością, myślę, że człowiek zawsze dążył do tego, żeby zachować obraz na trwale, stąd obrazy, stąd w jaskiniach rysunki, które w tych najstarszych jaskiniach sprzed dziesiątków tysięcy lat już mają elementy akcji i jest jakaś historia i prawie to jest ruchomy obraz w nieruchomym obrazie. Jest historia opowiedziana w tym. Ten rozwój jest bardzo prosty i Państwo doskonale wiecie, że to najpierw te jaskinie, potem ci malarze, oczywiście po drodze różnego rodzaju imitacji obrazów ruchomych, magiczne latarnie, gdzieś daleko w Azji, zabawy postaci w cieniu wyświetlane na jakichś białych ścianach i to były też historie opowiadane, przecież te cienie postaci wyciętych z czegoś i tworzących historię, ale zawsze musiał być ciekawy opowiadacz, który potrafił tą historię przekazać. Kolejny etap jakby w rozwoju tego, że chcemy, żeby ten obraz do nas mówił. Bo oczywiście początkiem kina jest fotografia. Jak niewiele czasu dzieli między filmem a fotografią, jak niewiele czasu. Około 1826 rok pierwsze fotografie powstają, a zaraz potem wybucha w ogóle ten wynalazek i staje się bardzo powszechny i dostępny i te fotografie zalewają świat, i maszyny i aparaty, ale człowiek wtedy, ten wynalazca się nie zatrzymuje. Człowiek marzy, żeby zobaczyć ruchomy obraz, żeby ten obraz się poruszył, żeby jak zachował tę chwilę, ten moment ważny dla nas, dla świata, ale żeby może w jakimś ruchu. Ten słynny wynalazek, eksperyment, który został stworzony na potrzeby zakładu nie buchmacherskiego, ale zakładu między dwoma bogatymi ludźmi, którzy założyli się, czy koń w czasie galopu podnosi jednocześnie cztery nogi, czyli niejako lata. Jeden bogacz mówi, w żadnym wypadku nie ma takiej możliwości, a drugi mówi, ależ jest. Zwracają się więc do wynalazcy, z którego proszą o to, żeby przygotował eksperyment, który odpowie na to pytanie. I ten eksperyment jest przygotowany wiele lat, przez kilka lat pracuje się nad tym doświadczeniem. Ostatecznie powstaje takie przedsięwzięcie na torze wyścigowym właśnie, gdzie 25 albo 30, nie pamiętam dokładnie, ale wiele kamer, aparatów fotograficznych jest rozstawionych w rzędzie. Wszystkie mają linki, sznurki i koń biegnący w galopie zrywał poszczególne linki, uruchamiając migawkę i tu powstawało zdjęcie. I są oczywiście w internecie te fantastyczne zdjęcia, bo jak się połączyło te pojedyncze zdjęcia konia biegnącego, to nagle okazało się, że to jest ruchomy obraz, że zdjęcie po zdjęciu oglądane jednym po drugim nagle daje obraz konia biegnącego w galopie i się okazuje, że ten koń lata. Jeden z biznesmenów wygrywa ten zakład i jest też dowód na to, że koń lata, a jednocześnie wynalazek pierwszego takiego ruchomego obrazu, sztucznego. Ale dzisiaj to się w internecie łączy, te zdjęcia, bo one są w historii, się zapisały, tego zapisu tego konia biegnącego w galopie i dzisiaj to normalnie jest film, jak ten koń biegnie. To jest oczywiście jeden z etapów rozwoju sztuki filmowej i kina i oczywiście wybucha to wraz z rewolucją
rewolucją tą przemysłową. To nie jest tak, że ojcami kina są bracia Lumière. Oni za to zrobili najbardziej doskonały w tamtych czasach aparat do robienia zdjęć. Przed nimi i po nich było wielu wynalazców. Zanim doszło do tego kinematografu, który tak się bardzo rozpowszechnił, właśnie maszyny braci Lumière, po drodze było bardzo wielu wynalazców, między innymi Thomas Edison, który jako jeden z pierwszych w ogóle, jego zespół w ogóle, nie on, bo to jest w ogóle cała historia, nie Edison, tylko jego jeden z współpracowników, William Gibson, który tak naprawdę jest ojcem jego kineskopu, bo bardziej to rozumiem, ale Edison podpisywał oczywiście wynalazki swoim nazwiskiem i patentował je swoim nazwiskiem. Historia powstania kina jest historią morderstw, kradzieży, patentów, różnego rodzaju opowieści niesamowitych. Jest taka historia o Louisie Le Prince, jedna z najpiękniejszych historii, bo on prawdopodobnie byłby ojcem kina, gdyby tylko doszło do tego, żeby on pokazał ten patent w Nowym Jorku. Pokazał go w Londynie, pokazał go w Anglii, we Francji i zginął. Do dzisiaj nie wiadomo, co się z nim stało. Wsiadł do pociągu ze swoim patentem i ruszył w podróż, aby pokazać światu swój wynalazek na kilkanaście lat przed braćmi Lumière. Znika on, znika wynalazek. Nikt nic nie wie. Do dzisiaj tajemnica Louisa Le Prince'a jest trudna do rozwiązania, chociaż powstają dokumenty na jego temat. Dlaczego Louis Le Prince? Bo jest autorem pierwszego filmu, jaki się zachował i w ogóle jaki został stworzony. I mam ten film, chciałem Państwu pokazać, jeśli uda nam się technicznie to przeprowadzić w sposób fajny, to chciałbym Państwu pokazać ten film i teraz to szybciutka akcja pod tytułem tu, ciach, adres, e-mail, ok i lecimy. A ten filmik, jeśli tylko się uruchomi, to jest film Le Prince'a, pierwszy film, to są cztery klatki, które on sfotografował. Ogród, jego rodzina, wszyscy chodzą w kółko, tu się trochę przycina ten filmik. Który to rok, Krzysztofie? Tak? Który to rok? To jest rok 1000, żeby nie skłamać, 1888, a bracia Lumière pokazują wynalazek w 1895, 7 lat przed nimi. Louis Le Prince zrobił już film. Zachowały się dwa filmy Le Prince'a, ten w ogrodzie, bo jest pierwszym. I to jest pierwszy historyczny film. Oglądacie Państwo pierwszy film w historii. Tylko taki fragment się zachował. Chodzący facet dookoła. To jest kilka klatek, które to są zapętlone. Drugi film to Le Prince nakręcił powóz przejeżdżający przez most w Leeds. Leeds, w którym pracował i w którym stworzył w ogóle te wszystkie swoje wynalazki. Leeds dzisiaj jest Leeds miejscem, w którym kultywuje się historię Le Prince'a, tak jak w Lyonie kultywuje się historię braci Lumière, nie odmawiając im zasług, bo za chwilę od nich. Ale rzeczywiście wyścig o to, kto będzie pierwszym twórcą ruchomych obrazów, jak widać, no, historia Le Prince'a jest tragiczna, bo zniknął, zaginął, został zamordowany, projekt został ukradziony i gdzieś tam wypływa w jakichś innych częściach. Ktoś mówi, że Edison, nie chcę nikogo oskarżać, bo to spadkowiercy się odezwą, ale generalnie kierunek mówił, że w Stanach Zjednoczonych ktoś się bał tego jego wynalazku. Bardzo ciekawa historia, bardzo do poczytania w internecie, do odnalezienia w filmach dokumentalnych, bo są na ten temat. No i oczywiście wyścig i są tych wielkich nazwisk ludzi, którzy rozwijają kinematografy, różnego rodzaju wynalazki, nawet Polak, Kazimierz Pruszyński. Na TVP dokument możecie Państwo obecnie oglądać, premiera kilka dni temu, dokument jemu dedykowany o jego historii. Przepiękna, bardzo fajna historia, to naprawdę bardzo zdolny człowiek, który patentował swoje wynalazki na świecie, w Stanach, w Europie, w Paryżu, w Berlinie. Jego kamera była pod wieloma względami inna niż Lumière'ów, ale kilka elementów i wynalazków Pruszyńskiego zostało wykorzystanych później i przez wiele lat w ogóle wykorzystywanych w kinematografach, więc w ogóle ma swój fantastyczny wkład. Pierwsza ręczna kamera, aeroskop,
To jest właśnie kamera Kazimierza Pruszyńskiego. Pierwsza lekka, którą można było chodzić z kamerą, w ogóle uruchamianą na sprężone powietrze. Niesamowicie ciekawy też wynalazca. Ale tych wynalazców, którzy pracują nad kamerami, nad uruchomieniem obrazu, jest wielu. I są także bracia Lumière. Nie, oddajmy im cześć. Są ojcami kinematografii z jednego bardzo ważnego powodu. Ich aparat był najłatwiejszy w obsłudze, był jednocześnie kamerą i odtwarzaczem, czyli projektorem, więc to jest absolutnie, to było coś niezwykłego. Po drugie, w przeciwieństwie do Edisona, który wcześniej pokazał swój wynalazek i można było filmy oglądać w jego maszynie, która była przeznaczona tylko dla jednej osoby. Rzucało się oczywiście 5 centów, pochylało się nad maszyną do dołu i się oglądało ruchomy obraz, kilkusekundowe filmiki kręcone przez Gibsona, Edisona i ich zespół w Stanach Zjednoczonych. Ale to nie było kino jeszcze, no bo to było tylko do rozrywka dla jednej osoby, ale wyprodukowano bodajże 500 takich kineskopów do oglądania ruchomych obrazów tworzonych przez Edisona i one się rozlały po świecie i były atrakcją różnego rodzaju właśnie jarmarcznych, rozrywkowych miejsc, tak, jakichś miejsc, które spełniały marzenia albo pozwalały odetchnąć strudzonym osobom po całym dniu pracy, bo po co to kino w ogóle powstało, po co zostało wymyślone. To, że się mówi, że jest jarmarczną rozrywką, nie jest przesadzone. Ono przez pierwsze lata właśnie taką rozrywką było. W namiotach puszczane dla osób, które chciały zobaczyć niezwykły świat. I bracia Lumière w 1895 roku po pierwsze komercjalizują pokazy filmowe. Za ten pierwszy pokaz 28 grudnia w Paryżu biorą franka jednego, siedzi tam 25 osób. W Grand Café w Paryżu, to miejsce do dzisiaj istnieje i jest miejscem, w którym po raz pierwszy pokazano filmy braci Lumière i pierwszym filmem ich, który oglądamy i który oni wymyślili, to jest Wyjście robotników z fabryki. Chciałbym ten Państwu film pokazać, bo to jest oczywiście jeden z najważniejszych filmów. To już jest kino, które będzie charakteryzowało braci Lumière i to, co zrobią oni, a przede wszystkim ich zespoły operatorów, którzy ruszą zaopatrzeni w ich kamery, ruszą w świat. Byłem w tym miejscu, nie ma czasu, żeby wygrzebać, ale stanąłem przed tym miejscem, w Lyonie, gdzie jest kręcone, było kręcone to zdjęcie. Zapis czasu niesamowity. Ten film trwa trochę dłużej niż Le Prince'a, więc tu jest ponad minuta. Jak puszczam młodzieży albo dzieciom w szkole podstawowej, bo opowiadam o historii kina, bo ją bardzo lubię i początkach, to pokazuję ten film jako dowód zapisu pewnej epoki. I co bardzo ważne, niech Państwo zwrócą uwagę, czy więcej to wychodzi z tej fabryki kobiet czy mężczyzn. Jak to wyglądało? Ta fabryka ojca Lumière'ów tworzyła elementy do aparatów fotograficznych, bo Lumière, światło, już w ogóle... Niesamowity zbieg okoliczności, że bracia nazywają się tak, jak będzie się nazywać. Jak spisek wszystko. Tak. Światło będzie miało główną rolę do odegrania w historii kina. Ale niech Państwo zobaczą, wychodzą tylko kobiety, jak są ubrane, wyjeżdża ten słynny wóz, ktoś na rowerze, mężczyzna na rowerze, gdzie kobieta na rowerze, jest kobieta na rowerze. Jest kilka ujęć tego wyjścia robotników z fabryki. Dziś to miejsce nie wygląda tak jak tutaj, bo oczywiście zachowała się tylko ta ściana po lewej stronie, ale taka symboliczna. Tam z tyłu, gdzie Państwo widzą tę budowlę, stoi kino, bardzo nowoczesne. To w ogóle tutaj po prawej stronie jest dom braci Lumière, którzy oni się wychowywali, ojciec, fabryka, no wiadomo, oni się bardzo wzbogacili, bo ojciec był bardzo zamożny i oni się mogli się zajmować swoimi pasjami. I właśnie pasją taką było uruchomienie czegoś takiego jak kino. Stąd właśnie ta ich fascynacja. I bracia się bardzo tym poddali i wymyślili tą kamerę. Wymyślili kamerę na bazie wielu innych kamer, które pozyskiwali od kogoś innego. Podpatrywali, jak są zbudowane, udoskonalali ją i stworzyli swoją własną kamerę, która była jednocześnie projektorem i mogła nagrywać. Upowszechniła się, bo była bardzo przyjazna i przede wszystkim bracia Lumière wyczuli, że to jest moment, w którym można się podzielić tym wynalazkiem ze światem. Ich operatorzy
chwilę po tym 1895 roku ruszają w świat, żeby nagrywać obrazy tego, co się dzieje w rzeczywistości. I to nie są jeszcze filmy fabularne, tylko dokumentalne przez wiele lat, dopóki publiczność nie nasyci się takimi filmami z różnych zakątków świata, bo dzięki filmom braci Lumière, a mamy ich bardzo wiele w internecie do obejrzenia, mamy te zapisane te wydarzenia z epoki. Tu jest tylko wyjście ludzi z fabryki, jakiejś przeciętnej fabryki we Francji, ale słynni operatorzy braci Lumière, a dzisiaj w ich domu jest muzeum oczywiście i co ja lubię najbardziej, oddanie hołdu ludziom, którzy stoją zawsze gdzieś z boku i nie są widoczni, a dają radość, to w tym muzeum są na przykład jest specjalna ściana dedykowana operatorom, którzy zaopatrzeni w kamery braci ruszają w świat, żeby nagrywać zapisy pewnych wydarzeń. Odwiedzają zakątki najdalsze świata, są w Afryce, w Ameryce Południowej, Północnej, są na dworach królewskich, kręcą między innymi carów, kręcą królów różnych rodzajów, jakieś wydarzenia, pogrzeby, no to, co się dzieje na świecie. Bardzo szybko docierają do naszego świata, ale pierwsze pokazy w Polsce nie są takie od razu. Musieliśmy czekać 2 lata, zanim ta kamera i filmy Lumière'ów dotrą do tutaj do Polski. Zresztą historia kinematografii w Polsce i to jak oni tu przybywali, jak biznes powstawał, no to jest spotkanie na trochę inny czas i jeśli będą Państwo chcieli, to ja przygotuję takie spotkanie o historii, o początkach kinematografii na ziemiach polskich, pod zaborami jeszcze, na przełomie tego, kiedy po raz pierwszy jest pokaz na przykład filmu Braci Lumière w Warszawie, w Berlinie, bo to blisko bardzo nas, prawda, ale generalnie zaczyna się to upowszechniać, oni jeżdżą po świecie, filmy są bardzo popularne. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale chciałam dopytać i wybacz, jeśli tutaj jakąś linearność narracji ci burzę i być może za tym za chwilę chciałeś o tym powiedzieć, ale kiedy opowiadasz o tym podejściu jakby zza kamery, o tej ciekawości wynalazcy, twórcy, to mogę zrozumieć tą taką falę, oczywiście w odpowiednich kręgach, które sobie mogły na to chociażby finansowo pozwolić, by szukać i eksperymentować i budować i oddawać się pasji, jak to nazwałeś, ale czy kino z perspektywy widza było od razu, czy spotkało się z przychylnością, z entuzjazmem, z szałem, czy raczej było postrzegane jako jakieś diabelskie działanie, jak to było z drugiej strony? Jest ta legenda, że jak wjeżdżał pociąg na stację w Lyonie, jest taki filmik, to oczywiście ludzie uciekali z kina, ale to jest taka legenda. Nie, no oczywiście to był zachwyt, absolutnie, no skąd się ten sukces musiał zrodzić? Ludzie zobaczyli i co najważniejsze, był to bardzo powszechny wynalazek, on był dostępny za niewielkie pieniądze dla nawet niezamożnych ludzi. On się właśnie na jarmarkach bardzo dobrze sprzedawał, w namiotach, stał się bardzo dostępny, no i jako ciekawostka zachwycał, bo ludzie zobaczyli ruchomy obraz, zapis jakiejś historii z odległego miejsca na świecie. Zobaczcie, jak wygląda Afryka. Są te filmy, które pokazują jakichś władców z dzikich krajów, no to musiało zachwycać, no to musiało interesować, więc nie ma takiej opcji, żeby się to nie podobało, bo z czego jest dzisiaj to już ciężko mówić, ale skąd sukces kina w ogóle jako takiego? No właśnie z tego, że spełniał on marzenia widzów. Dlatego tak szybko na przykład porzucono realizację filmów dokumentalnych i bracia Lumière zakończyli swoją działalność, bo chyba nie byli w stanie, oni próbowali kręcić filmy fabularne, jakieś opowieści, opowiastki, historyjki, nawet już w tych pierwszych filmach, ten polewacz oblany przez pomocnika, ale nie radzili sobie z opowiadaniem historii. Kolejnym etapem w historii kina jest to, że pojawiają się opowiadacze. Podobno jeden z pierwszych widzów na projekcie Lumière'a był Georges Méliès, czyli ojciec filmowego science fiction, ojciec kina efektów specjalnych. To on wpada na pomysł, chce kupić, od razu kupić wynalazek Lumière'ów. Oni się nie godzą, chcą najpierw go sami mocno spieniężyć, bo od początku i do samego końca kino to przede wszystkim biznes i pieniądze i zyski. I wszyscy ci, którzy uwierzyli
w sukces tego przedsięwzięcia, raczej odnosili sukces komercyjny. Bracia Lumière sprzedawali te kamery, sprzedawali filmy, dystrybuowali je po świecie i dostawali oczywiście części z zysków. I to nie jest w tym nic złego, no bo tu nie ma mowy o szlachetności. Jest po prostu wynalazek, jak internet, który po prostu świetnie nadawał się do zrobienia biznesu, a oni po prostu w ten sposób myśleli, bo początek kina to takiego właśnie 28 grudnia 1895 roku. Dlaczego ta data? Bo po raz pierwszy sprzedano podobno bilety na seans filmowy po franku jednym. Więc mamy tutaj narodziny kina symboliczne bardzo, bo wcześniej też sprzedawano bilety, ale już nie będę wnikał. Jest taka też taka historia, ale generalnie w tym momencie kino się komercjalizuje, jest biznesem. To oczywiście dostęp do tego kina staje się powszechny, nie jest drogie, no, droga ta rozrywka i bardzo szybko rozjeżdża się po całym świecie i staje się ogromnym sukcesem komercyjnym po prostu. Ono się zmienia, bo tak jak mówię, bracia Lumière za chwilę przejdą do historii, bo tworzyli przede wszystkim takie repertuarzowe, dokumentalne rzeczy, a za chwilę zaczną się pojawiać opowiadacze. Jednym z pierwszych jest właśnie Georges Méliès, który kręci te opowieści na Księżyc, nakręcił ponad 500 filmów, większość swoich filmów zniszczył albo przepadły w historii. Jest wielka akcja od lat, żeby odnaleźć zaginione filmy Georgesa Méliesa, bo one są w różnych archiwach, skryte nawet bez nie wiadomo, że to jego filmy. Ktoś chce od spadkobiercy jego wielkich dzieł, bo był filmowcem, który po raz pierwszy pokazał, że można opowiadać historię. I tam się różne rzeczy dzieją dziwne. Przede wszystkim to były oczywiście różnego rodzaju opowieści fantastyczne, różnego rodzaju walki ze smokami, jakieś potwory, księżniczki. No są te filmy w internecie w dużej części, albo podróże na księżyc. Więc tak, więc za chwilę opowiadacze się pojawiają. Te filmy Méliesa są bardzo proste i to nie są jeszcze ambitnie skomplikowane historie, więc i on w pewnym momencie nie jest już atrakcyjny. Pierwsza wojna światowa niszczy jego biznes. Jeśli widzieliście Państwo taki film Hugo Martina Scorsese, który opowiada trochę o Méliesie, no to on po prostu zbankrutował, a miał bardzo dużą fabrykę, zbudował przecież pierwsze atelier z otwartym dachem, ze światłem, którym kręcił te wszystkie swoje cudowne filmy, dzisiaj oglądane ze łzą wokół. On zbankrutował, bo i on stracił jakby pewien czas w jego historii, bo nagle wraz z początkiem I wojny światowej dużo w kinie się zmieniło, ten przemysł został zahamowany, bo wojna, no bo nie można było rozwijać i trochę w innym kierunku to poszło. Tam, gdzie wojna się nie toczyła, zaczęto kręcić filmy coraz większe, coraz mocniejsze, coraz takie gigantyczne. Włosi stają się ojcami widowiska filmowego. Te pierwsze Quo Vadis jest od nich, jakieś opowieści o Babilonach. I to są filmy, które na dzisiaj nie mogłyby powstać, bo nie byłoby na to środków, pieniędzy. Może za efekty specjalne byśmy więcej zapłacili. A oni robili te coraz większe filmy, bo widz coraz więcej oczekiwał, bo trzeba było spełnić jego oczekiwania. Nagle pojawiają się artyści w kinie, którzy już nie tylko opowiadają prostą albo skomplikowaną historię, ale przekazują także emocje, przekazują bardzo wielkie wartości poznawcze, wewnętrzne, emocje. Rodzi się wielka szkoła skandynawska z ich filmami niemymi, które dzisiaj możecie Państwo znaleźć na Netflixie. Polecam koniecznie, jeśli lubicie takie stare, nieme filmy, to Skarb rodu Arne z 1913, nie pamiętam, ale to tak stary film. On Szwedzi i Skandynawowie bardzo dbają o swoją, jak my też dzisiaj, o swoje dziedzictwo i te wszystkie filmy są odrestaurowane. Netflix wprowadził klasyczne filmy skandynawskie, teraz jest w trakcie wprowadzania starych filmów włoskich i można znaleźć takie stare filmy. Fajnie, że tam się takie rzeczy też pojawiają, chociaż one są ukryte i nie jest łatwo je znaleźć. No ale generalnie zaczyna się to kino zmieniać, poszukuje, pojawiają się artyści, pojawia się Hollywood, który ucieka spod trustu Edisona, który w Nowym Jorku, bo skąd się wzięło Hollywood? W Nowym Jorku powstaje trust założony przez Edisona i właścicieli firm pracujących w kinematografii, ludzi, którzy robili taśmę, kamery, którzy realizowali filmy, oni zawiązali taki trust monopol, którym pozwalali tylko za odpowiednią opłatą kręcić filmy, tylko odpowiednim ludziom, i to generalnie też był duży biznes. Ci wszyscy, którzy
nie chcieli poddać się temu monopolowi, wyjechali na drugą stronę Stanów Zjednoczonych i znaleźli swoje Eldorado w małej wiosce pod Los Angeles, którą dziś znamy jako Hollywood. I to też jest inna historia, też bardzo piękna. I tam w słońcu narodziło się kino i powoli to kino też jakby robi się dla widzów. Charlie Chaplin i kolejni komicy, ale też David Wark Griffith, który robił wielkie filmy takie kostiumowe, historyczne. No jest to kino, jego historia, tego się nie da oczywiście opowiedzieć w takim krótkim spotkaniu, ona jest bardzo bogata. Poświęcone jest temu kinu i historii miliard książek i warto oczywiście te wszystkie rzeczy zgłębiać, żeby poznawać. Mamy swój udział w historii kina, ale zawsze za tym kinem i za tymi filmami stoi odbiorca, widz. Ja na przykład się mam za dobrego widza i polecam tak do tego podchodzić. Dobry widz, to my, każdy z nas. Każdy z nas ogląda inaczej filmy. Ja nie oglądam lepiej tych filmów niż ktokolwiek inny, tylko inaczej. Szukam swoich wrażeń, może widziałem trochę więcej filmów niż inni, ale dzięki temu mogę Państwu nie polecić niektórych rzeczy, które ja obejrzałem. To też jest czasami sprawa poważna, bo muszę oglądać dużo i niestety czasami cierpię. Ale z tych filmów, które warte są, zawsze wyciągamy dla Państwa w Klubie Delta i w moich innych działaniach filmy, które warto znać, które są wartościowe. Bo kino jest takie, jest różnorodne. Dzisiaj stoi przed największym swoim kryzysem w historii. Prawdopodobnie bardzo się zmieni. Bez nas, bez widzów nie przetrwa. Będzie na pewno wyglądało inaczej. Te portale streamingowe bardzo zmieniły wszystko. Można powiedzieć, że dużo można tam znaleźć. Na szczęście jeszcze nie wszystko. I nigdy żaden ekran telewizora, laptopa, no może ktoś ma kino w domu i ma wielki projektor i ekran, który ma w podstawie 4 metry, no to może w domu może mieć kino. No ale nie oszukujmy się, no niewiele jest takich osób. Kino nie da się zastąpić. Można od niego odejść, można zamienić na rozrywkę dzięki mojemu ekranowi w laptopie, na komórce. O Boże, nie widziałem nigdy filmu na komórce, nigdy nie obejrzę filmu na komórce. To by było dla mnie coś nie... Dobrze, nie powiem, że nigdy, bo powiem, później mnie ktoś złapie, że obejrzałem kawałek. W pociągu. Właśnie ja miałam możliwości. Sytuację, że w pociągu oglądałam na komórce, no. Ale to było bardzo, bardzo ale nie, komórka, doświadczenie. Komórka to ostatnia rzecz, z jakim korzystam. Laptop to jest oczywiście narzędzie do pracy, więc oczywiście, że tak. Ja czasami potrafię podłączyć laptop do dużego ekranu i próbuję oglądać te filmy w jak największej możliwej obrazie, bo ja osobiście za kinem tęskni. To jest tak, że rzeczywiście nie wyobrażam sobie życia bez kina. Rozumiem też, że świat jest inny. Obserwuję moje dzieci, które ciężko jest dzisiaj do kina namówić, żeby przyszły, które tak naprawdę, których jakby cała potrzeba jest spełniona przez portale streamingowe, których jest bardzo dużo i będzie jeszcze więcej. I za chwilę wejdą do nas kolejne, Disney i HBO Max, albo przynajmniej biblioteka tego streamera się pojawi. Będą jeszcze większe zakusy. Ale nigdy nie uwierzę, że mały ekran wygra z dużym. To nie ma takiej opcji. I zobacz, bo to ma bardzo duże znaczenie. Na chwilę się odmroziliśmy pomiędzy tymi lockdownami wszystkimi. Na chwilę uruchomiliśmy działania w kinie Delta. I pewnego dnia przyszło 30 parę osób. To samo w Domu Kultury Krzemień. Nagle kilkadziesiąt osób. Pracuję w kinie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie i mieliśmy wyprzedane wszystkie prawie seanse filmowe na te najważniejsze tytuły. Ludzie idą do kina, chcą iść do kina. Jeśli kino będzie oczywiście tak mocno umiejętnie programowane, że filmy dla kina zostaną i jako premierowe kino będzie zawsze, to kinu nic nie grozi. Godzilla kontra King Kong, który jest teraz hitem na świecie, a w Polsce nie można go oglądać niestety, bo nie ma dostępu, bo nie działają kina, udowodnił, że tłumy wracają do kin. W Chinach
film zarobił 100 milionów dolarów. W amerykańskich kinach, które są otwarte w 80%, tłumy widzów, ale tam oczywiście jest lockdown, typu 50 miejsc można tylko 50% miejsc sprzedać, także te tłumy takie w cudzysłowiu, ale ludzie też wracają do kina, żeby zobaczyć to widowisko, które na małym ekranie jest nie do oglądania, bo nie można nie zobaczyć efektów, które są stworzone. Ciągle będzie dostarczać tej rozrywki. Ono się może podzieli. Może będzie tak, że rzeczywiście będą trzy rodzaje filmów. Kino artystyczne, które trzeba będzie przeżyć w ciemnej sali kinowej, w bardzo małym kinie, w mniejszym kinie, z towarzyszeniem osób, które nie ciąkają popcornu. I w tym momencie będziemy mogli przeżyć emocje i wartości takie. Drugi rodzaj kina to kino komercyjne, widowiskowe, i ono będzie przeznaczone dla multipleksów, wielkich kin. Tam będą pokazywane wielkie wydarzenia, także rodzimej kinematografii, takich wiele filmów ciągle czeka na premiery. I trzeci rodzaj kina to te kino środka, które może właśnie omijać kina i trafiać bezpośrednio do internetu. Tego się trochę boję, bo te filmy niewidowiskowe, nie takie stricte bardzo artystyczne, też są bardzo fajne i bardzo dobre filmy to są, takie oscarowe filmy na przykład, w cudzysłowie. Te filmy chciałbym też oglądać na ekranie kinowym. Jeśli ja będę miał wybór między kinem a internetem czy laptopem, dla mnie wybór będzie prosty. Do nas należy też, jakby animatorów kultury filmowej, do mnie, do ciebie, do wszystkich moich kolegów, koleżanek, którzy pracujemy nad tym, żeby o tej kulturze kinowej ciągle mówić, przypominać, namawiać, zachęcać i oczywiście pracować nad odpowiednim repertuarem, dodawać mu rangi, znaczenia. Kinu wróżono śmierć wielokrotnie. Gdy powstała telewizja w latach 50., powiedziano, że to koniec kina. A w tym momencie ktoś wymyślił kino panoramiczne, Cineramę, jakieś wynalazki 3D w latach 50., żeby tylko odciągnąć ludzi od telewizora. Udało się, bo opowieści też się zaczęły pojawiać wartościowe. Telewizja miała swoje propozycje, ale kino ciągle walczyło o zachowanie swojego miejsca. Gdy się pojawił rynek wideo, też mówiono, że już nie jest niepotrzebne kino, a jednak się obroniono i te wszystkie pokłosia, DVD i tak dalej nie spowodowały. Internet jest oczywiście kolejnym takim odciągaczem, być może i chyba na pewno jednak najtrudniejszym rywalem kina, bo też inne trochę Nie czasy. tylko kina, tylko wszystkich branż właściwie związanych z Wszystkich kulturą. branży spędzania wolnego czasu, ale jak obserwuję zachowania społeczne i jak czytam i jak rozmawiam też z widzami, to ta chęć wyjścia, ta chęć wspólnego bycia gdzieś. Kino, teatr, filharmonia, restauracja, plaża, cokolwiek, nie ma opcji. Wielki boom turystyczny, którego się nikt nie ogarnie, jak tylko otworzą hotele, bo ludzie potrzebują wyjść. Kina wrócą. Wrócą inaczej modelowane, może bardziej skoncentrowane na pewnych, ja bym na przykład chciał takie kino bardziej artystyczne, sprofilowane, w którym wiadomo, jakie tytuły będą, jakie i jacy goście się będą pojawiać. Może będzie trzeba się sprofilować, może będzie trzeba jakąś inną drogę, taką konkretną obrać. Też jest to, są pytania, na które nie ma dzisiaj odpowiedzi. A może wszystko wróci do stanu przed pandemią? Kto wie, zobaczymy. To wcale nie jest wykluczone, no bo ten widz jest najważniejszy, odbiorca, jego zachowanie. Czy przykuł się już do fotela i do ekranu? Czy już nigdy nie wróci? Nie wierzę w to. Na chwilę otworzyliśmy kina i byli ludzie w Warszawie, w kinie Muranów, w którym jestem zaprzyjaźniony, nie było biletów. Nie była repertuaru świetny, nie było w kinie Zamek. Pionier świetnie sobie w Szczecinie radził przecież w tym momencie, gdy uruchomił swoje działania. Ludzie chcą. Oczywiście kino jako taka forma rozrywki to zbudowanie pewnych elementów, tak? Produkt, promocja, bilet, miejsce. Wszystko to, co go otacza, bo multipleksy nie wystartują, dopóki nie będzie można sprzedawać w nich popcornu i napojów i spożywać na sali kinowej, bo dla nich jest to element biznesu, dlatego multipleksy nie ruszyły Bardzo wprawdzie. ważne, zresztą chyba nawet ważniejsze niż
niż Nie, bilet. nie ma się wyobrażać na popcorn i kole w kinie, bo jeśli idziemy na tego przysłowiowego Godzilla i Konga, taki film duży, to ten popcorn idealnie pasuje do tego filmu i wcale nie będzie Państwu przeszkadzało chrupanie, ciupkanie, ponieważ to jest tak wybitnie wielki film, że on zagłuszy każde chrupnięcie. No i to nie, to nie o to chodzi. Więc te nawyki kultury kinowej, tak różne, powinny po prostu się odrodzić. Może wręcz pojawią się nowe, bardzo ciekawe atrakcje, a na przykład kina między sobą będą rywalizowały z cenami biletów i dzięki temu widzowie będą mieli łatwiejszy dostęp, bo będą tańsze bilety. Promocje się będą pojawiać, karty lojalnościowe, które, dzięki którym będziecie Państwo mieli tańsze bilety do kina. Tak liczę na to, bo kino będzie musiało przez wiele miesięcy odbudować zaufanie widzów do miejsca. To jest najtrudniejsza praca, jaka czeka kina na całym świecie, bo wszyscy stoją przed tym problemem. I dobra informacja z Chin, udało się. Budują obecnie około 2000 nowych ekranów. Tam jest wielki boom na kino w Chinach, od których zaczęło się to, co się zaczęło, które już nie ma problemów z tym, czym mamy my problem, i które odbudowuje swój rynek. Zrealizowało 20 wybitnie popularnych filmów chińskich, pokazuje głównie one odnoszą sukcesy tam za wielkim murem i generalnie cieszą się ogromną popularnością. Cała branża patrzy na Chiny, na zachowanie widza chińskiego, bo to taki widz tak jak my, tak jak nasz, my też chcemy rozrywki, dobrego kina, wyjścia wieczorem z osobą bliską, przyjaciółmi na seans filmowy. Oczywiście nie wiadomo i będziemy musieli pracować bardzo ciężko i długo, cała branża kinowa, nad tym, żeby widz wrócił. To jest ta obawa tych przedsiębiorców, właścicieli kin prywatnych przede wszystkim. Ile to potrwa, jak szybko widz wróci i czy będzie co im pokazywać. Bo problem jest największy taki, że na razie nie ma zbyt wielu filmowych propozycji. No w Polsce w ogóle nic nie ma, bo kina są zamknięte, bo obostrzenia są przedłużone, ale wszyscy po cichu liczą, że po weekendzie majowym pierwsze może luzowanie dotyczyć będzie właśnie ośrodków kultury, czyli takich miejsc jak kina, teatry i ten. Trzymamy kciuki, ale generalnie powiedzmy to i mówmy to na każdym kroku. Kina nie są miejscem siedlisk zarazy. Właściciele kin i organizatorzy życia kulturalnego bardzo pracowali ciężko, żeby przygotować się do tych wszystkich zasad sanitarnych. W kinie jest to przestrzegane, mam nadzieję, ja mam takie doświadczenie. Moi widzowie zawsze mieli maseczki na twarzy. Różne są sygnały z Polski, bo nie wszyscy się godzą na maseczki i nikt nie będzie pilnował też ludzi w czasie seansu. Ale nie ma ognisk choroby, które wyszły z kina, jakiegokolwiek kina, jakiegokolwiek na świecie, bo jest dystans, bo są środki zapobiegawcze, bo jest dbałość i o przestrzeganie tych zasad. Dlatego po cichu liczę, że władze w kraju jednak pozwolą na powrót z jednej z pierwszych branż, bo trzymam kciuki za fryzjerów, za hotelarzy, za restauratorów, za wszystkich, żeby jak najszybciej ich otworzono, ale że reprezentuję branżę filmową, kinową, no to trzymam za swoją jak najbardziej, bo chciałbym po prostu widzom na przykład naszego klubu Delta pokazywać rzeczywiście filmy, spotykać się, rozmawiać, żeby Delty i Krzemienia i Zamku i wszystkich miejsc na świecie, które pokazują fajne filmy. Odbudowanie tego zaufania to przed nami najtrudniejsza i najcięższa praca, na pewno nastawiona na jakiś okres czasu, a tym bardziej, że za chwilę zacznie się ciepły okres, który zawsze jest tym konkurentem dla kin, prawda, że lato, wolne powietrze, grille, wakacje, kino wtedy przeżywa w Polsce największe kryzysy i ma problemy, ale też sobie pozytywnie myślę, że jak już z tego grilla wrócimy albo od znajomych ze spaceru, no to gdzie pójdziemy? No przecież nie usiądziemy przed tym telewizorem, tylko pójdziemy do kina. No poza tym miesiące letnie, choć są dni długo jasne też i ta sytuacja, która trwa, może też wymusi myślenie bardziej kreatywnie, powrót na przykład do kin ogrodowych, bo takie też w Szczecinie, jak doczytałam dzisiaj przygotowując się do tego spotkania, działały i takich samochodowych, plenerowych, choć oczywiście nie ma tej magii ciemnej sali, o której pisze pani Asia w komentarzu nawet do naszej rozmowy, bo rzeczywiście jest coś magicznego w tej magii ciemnej sali. Ale ja chciałam Ciebie jeszcze zapytać,
bo powoli się będziemy już zbliżać do końca, ale chciałam Cię zapytać, my już rozmawialiśmy o tym, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak ta rozmowa będzie wyglądać. Chciałam Cię zapytać o teorię, którą wiele lat temu już, jeszcze kiedy nikt nie myślał o pandemii, nikt nie myślał o Netflixie i o innych platformach streamingowych, którą wysnuł Francis Ford Coppola, czyli myślę, że w większości znany bardzo dobry reżyser, który twierdził, że kino idzie w kierunku zmiany i zmiany, która ma polegać na tym, że wizyta w kinie to będzie swoiste doświadczenie, niepowtarzalne, że to będzie święto, to będzie okazja, której dwa razy nie zobaczyć tego samego filmu, chociażby się na ten sam film poszło. Czy według Ciebie ta teoria ma rację bytu? Czy my rzeczywiście możemy się spodziewać? Czy może to będzie właśnie to, o czym wspomniałeś, o tej specjalizacji? I tutaj od razu mi się skojarzyło to z filmem, który też Państwu polecam. Ja, jeżeli mogę sobie pozwolić w tym towarzystwie polecić jakikolwiek film, ale Księgarnia Nowego Jorku, chociaż ten tytuł jest bardzo nietrafiony po angielsku, to jest Booksellers, i tam jest mowa o rynku książek, o rynku literatury, który po tym, jak wkroczył internet, ulega specjalizacji, liczy się tak naprawdę ta wyjątkowość węższe kategorie. Czy w tym kontekście i w tym, powiedzmy, widzeniu Francisa Forda Coppoli widzisz jakąś głębszą szansę dla kina? Czy to będzie właśnie jakaś taka ciekawostka dla niektórych, natomiast to nie będzie żaden kierunek, w którym kino będzie szło? Próbuję sobie wyobrazić taką sytuację. No myślę o nim jako mieszkańcu na przykład Nowego Jorku, gdzie może coś takiego rzeczywiście być, ale odnoszę to do teatru. Jakby do takiego przeżywania tak sztuki. Czy teatr i teatry cierpią na brak widzów? Ja mam problem zawsze ze zdobyciem biletu. To takie bardzo zamknięte doświadczenie, o którym mówi Coppola, będzie miało jakiś mały element, bo ja się z nim nie zgadzam. Mhm. Dla mnie, jeśli kino, to tylko duże przedsięwzięcie i szerokie dotarcie do odbiorców. Też patrzę na to z takiego bardzo prozaicznego, biznesowego spojrzenia, bo rozmawiam z kiniarzami i widzę, na czym to polega. To jest ogromny konglomerat finansowy. Nikt nie pozwoli, żeby to się załamało, ta droga filmu, dotarcia od producenta przez dystrybutora do ekranu kinowego i do widza, a po drodze trzeba kupić popcorn i kolę. Nikt tego tak szybko nie zabije, bo to są ogromne pieniądze i najlepiej się zarabia na bilecie kinowym. Zmienią się okna pomiędzy poszczególnymi datami premier. Najpierw będzie kino, ale nie będziemy musieli już czekać 3 miesiące na premierę w internecie, tylko pół miesiąca, 30 dni. To już są kontrakty podpisane między wytwórniami filmowymi a serwisami VOD. To już się zdało. To wszyscy czekają na filmy i uruchomienie rynków, ale oni już ułożyli na nowo system, jaki będzie działał. Że premiera będzie tego samego dnia w internecie, dużego filmu hollywoodzkiego, będzie tego samego dnia w internecie, będzie kosztować $30, tak robi Disney, ale będzie można iść także do kina. Gdzie jest tutaj sukces i jakby co może wygrać? Pokazuje ta Godzilla kontra Kong, bo ten film jest dostępny w internecie w Stanach Zjednoczonych i odniósł sukces i w internecie, i w kinach. A więc publiczność się podzieliła. Dotarł ten film do obydwu grup. Niektórzy nie potrzebowali tego filmu obejrzeć na wielkim ekranie, chociaż wszyscy zachęcali, żeby oglądać jak największe, bo to potwory, w ogóle jakieś walki, masakrycznie duże rzeczy do kina, ale niektórzy tego nie potrzebują. Wystarczyło im obejrzenie tego filmu w domu, bo mają wykupioną odpowiednią platformę i dlaczego nie skorzystać, skoro już zapłaciłem za miesięczny dostęp do tej platformy. Te modele się zmienią. Ja ekskluzywność będę postrzegał jako seanse eventowe. Sam robię takie rzeczy. Więc generalnie będzie event ze spotkaniem z twórcą, niepowtarzalny charakter spotkania i niepowtarzalny charakter filmu ściągniętego tylko na ten seans, bo jest to film, który na przykład nie będzie w ogólnym obiegu dystrybucyjnym. Ale my to robimy od lat.
my animatorzy kultury filmowej, ściągamy na festiwale filmy, których na co dzień bardzo trudno jest obejrzeć w normalnej dystrybucji. Jeździmy po festiwalach, żeby oglądać filmy małe, ale fantastycznie wielkie. Znamy naszą publiczność na festiwalach i pozdrawiam i fanów Lata z Muzeami, Ińskiego Lata Filmowego z naszego kręgu, bo to przecież jest ta rodzina wielkich miłośników kina i oni jeżdżą na te festiwale, oglądają te filmy i przyjmują nasze rekomendacje i zgadzają się, nie zgadzają, ale oglądają i zazwyczaj są zadowoleni. I to jest ta ekskluzywność. Jest jeszcze ten cały rynek przecież festiwali filmowych, które to jest też osobna sprawa w ogóle i które przeżywają problemy, kryzysy, także mają kłopoty finansowe, ale ciągle się zapowiadają, że będą. Zmieniają się ich struktury, bo niektóre będą hybrydowymi festiwalami, czy część projekcji online, część w kinach. Jeśli będę miał wybór między online a kino, ja wybiorę kino. Ale jeśli nie będę mógł pojechać do Krakowa na festiwal, bo będą mieli ciągle bardzo wysoki wskaźnik zachorowań, to z przyjemnością przyjmuję Krakowski Festiwal Filmowy w swoim domu online. I w zeszłym roku 60 tysięcy biletów, ogromny sukces. I te festiwale, które dają też możliwość oglądania online, to jest ta zmiana, która nastąpiła i od której odwrotu już raczej nie ma. Nowe Horyzonty, nie mogliśmy być na żywo we Wrocławiu, a zawsze jeździłem, żeby oglądać te filmy, ale był w internecie, najlepsza platforma internetowa, jaka istnieje na świecie, z tymi filmami i z tą technologią, którą mają, bo są bardzo, bardzo mocni, świetni, bardzo dobrze przygotowani, to jest kapitalna obsługa, bardzo łatwa. To też jest bardzo ważne, bo ta technologia też jest różna na tych festiwalach. I dało nam tą możliwość obejrzenia bycia na tych festiwalach i obejrzenia wielu filmów na festiwalu, które ja na przykład czekam, żeby pokazać widzom w kinie. Teraz jak tylko otworzą się kina, sezon festiwalowy letni się rozpocznie. Mam nadzieję na swoich festiwalach pokazywać filmy, które widziałem online, bo nie było innego wyjścia. Bardzo ciekawy, trudny, ale też pod wieloma względami fascynujący czas. Jesteśmy w historii w ogóle wielkich zmian i żebyśmy tylko nie chorowali, żebyśmy nie cierpieli, oczywiście dzieją się tragiczne rzeczy, ale jest to w tym momencie chwila taka, że po prostu zmienia się na naszych oczach. Mnie to pod wieloma względami bardzo interesuje, jak się zmienia, dokąd zmierza, jak będzie, jaki efekt, jak to będzie wyglądać. Nic nie. Te festiwale bardzo szybko zareagowały na ogromny popyt, który też się utworzył właściwie przez to też, że siedzimy w domu i ludzie nawet z tego powodu chcą więcej oglądać, a już być może obejrzeli wszystko na Netflixie albo nie wszystko ich tam interesuje. A taka pogoda, jak dzisiaj patrzy za okno, pada deszcz, to byłaby idealna pogoda, żeby się spotkać w kinie z jakimś ciekawym filmem, no ale może jeszcze trochę, na koniec też powiemy o tym, co szykujemy w maju dla Państwa, ale tutaj bardzo ciekawe pytanie, komentarz od Pana Michała pod naszą rozmową. Cytuję, może warto ożywić coś w rodzaju DKF, w formie takiej, jak na przykład kiedyś były kontrasty. Jest grupa widzów, która zamiast reklam chce usłyszeć ciekawe wprowadzenie, podsumowanie, życzę Państwu przyjemnego odbioru, a może, przepraszam, podsumowane, życzę Państwu przyjemnego odbioru, a może coś w rodzaju moderowanego klubu filmowego. Panie Krzysztofie. Co pan na to? W klubie Delta robimy to od 5 lat i każdy, nie było ani jednego seansu, który nie miałby wprowadzenia. Podobnie jest w klubie, w Domu Kultury Krzemień. Tam też pozwalam sobie do każdego filmu przygotowywać specjalne wprowadzenia. Po seansach, oczywiście dyskusyjny klub filmowy to duża nazwa i bardzo zobowiązująca, więc my nazywamy, te moje działania nazywam klubami filmowymi. I po seansach, jeśli tylko widzowie mają ochotę, to zostajemy na chwilę i jeszcze dwa zdania zamieniamy. Nie ma może to oczywiście takiego klasycznego, dyskusyjnego klubu, gdzie siedzimy jeszcze godzinę po seansie, bo wszyscy są w biegu ciągle, ale rzeczywiście, jeśli o mnie chodzi, ja prezentuję tylko filmy z odpowiednią prelekcją. I w Klubie Delta zapraszam bardzo gorąco, jeśli tylko uruchomimy nasze działania, proszę obserwować nasz Facebook, Kino w Klubie Delta. I w Domu Kultury Krzemień też zapraszam, też obserwować media społecznościowe, tam też te wszystkie filmy są opatrzone wstępami. I co najważniejsze, bardzo to jest dla mnie ważna informacja, Kingo, żebyś jako przedstawiciel Klubu Delta nie czuła się dotknięta. Oba programy są różne, oba programy się nie nachodzą.
można działać i oglądać filmy w obu klubach. Oczywiście jesteśmy uzależnieni od doboru repertuaru, od możliwości technicznych w naszych kinach, od tego, jakie filmy prezentujemy. Ja lubię klasykę, więc będę wracał do klasyki. W moich działaniach w klubie Delta można było już obejrzeć wszystkie najważniejsze filmy w historii. Teraz trochę nowszych rzeczy, żeby ściągnąć widzów, więc dlatego nie ma tak, że ta klasyka wróci, myślę, jesienią, żeby wtedy, jak się okrzepniemy i będzie już na nią czas. Więc na razie trochę nowszych rzeczy puszczamy, ale zdecydowanie jest tak, że ja bardzo lubię klasykę i wypatruję daty, w której ponownie będę mógł puścić filmy tego typu jak Lśnienie, jak Odyseja Kosmiczna, jak Łowca Androidów. Te filmy wszystkie były, Obcy tutaj był i też oglądaliśmy i oglądaliśmy twardą klasykę, filmy najwybitniejszych mistrzów kina. I będziemy do tego wracać, bo ciągle przychodzą do nas nowi widzowie i zauważyłem to i to jest bardzo fajne, mamy nowych odbiorców i tych mamy, oczywiście pozdrawiam Akademię Aktywnego Seniora i seniorów z Dąbia. Pozdrawiamy i bardzo. Fantastyczna ekipa, bardzo oddana, wierna, wyczekująca kolejnych spotkań, zawsze na czas, zawsze słuchająca, z uwagą rozmawiająca, także po seansie, komentująca to, co im puszczam, bo przecież nie muszą się godzić z moim gustem, a to jest zawsze różnie, ale zawsze się godzą. O dziwo zawsze trafią, więc jest okej. Okay. A jak nie trafiam, to są delikatni w tych sprawach. To jest oczywiście różnie. No i tak, taka jest misja tych naszych małych klubów filmowych w miejscach. I mam takie wrażenie, że na przykład działania klubu Delta nie są powszechnie znane. Staramy się jak możemy, mamy niestety swoje możliwości dotarcia medialnie i tutaj ukłon w kierunku Kingi, która odpowiada za promocję naszych działań, bo rzeczywiście dzięki niej są nowi widzowie i coraz głośniej widać te nasze działania w klubie Delta. Proszę wypatrywać, mamy takie postanowienie z Kingą, że jak tylko otworzą i powiedzą, że już możemy, to czekamy kilka dni, żeby wypromować i startujemy z serią kolejnych pokazów. Mamy wybrane filmy, nie będziemy tutaj się silić na jakieś wybitne filmy. Najpierw chcę pokazać takie nowsze tytuły, żeby widzowie wrócili i zaufali i nie chcę ich męczyć, nie chcę też dołów to takich na razie, więc będzie lżej troszkę, żebyśmy się okrzepli, żebyśmy się spotkali, żebyśmy się polubili, żebyśmy zaufali sobie znowu. Bo mieliśmy już, kurczę, bardzo fajny klub w Delcie, prawie 50 osób potrafiło przychodzić na seanse filmowe, a to jest specyficzne, fajne miejsce, ta Delta i pandemia. Mam wrażenie, że musimy zacząć pracę od nowa, ale z nowymi narzędziami, z nowym kierownikiem klubu Delta, ma dobrą wiedzę taką społecznościową, więc tak, jeśli szukacie Państwo klubów filmowych z dyskusją, żeby nie nazwać tego dyskusyjnym klubem filmowym, bo to już jest, to trzeba się tak, zapisać. Tak, jest sformalizowana, tak, dokładnie. A klub filmowy i dyskusja, to zapraszam do naszych ośrodków na Prawobrzeżu i nie bójcie się, Dąbie nie jest na końcu świata, pod Juchę też jakoś da się dojechać. Jeśli ktoś będzie poszukiwał takich wydarzeń, to proszę obserwować działania w kinie Zamek, jeśli dane mi będzie, tak jak do tej pory, programować to kino, to też będę tam ciekawe rzeczy wprowadzał i tam będzie także inny repertuar niż w tych dwóch kinach, bo tam jest inny model dystrybucji, w ogóle fantastyczna sprawa, trzy różne kina i ten. Mam nadzieję, że wróci do nas Kafe Hormon, ukochany, który przecież uwielbialiśmy kino na kanapach, pozdrawiam dla Michała, jego ekipy, który robił fantastyczną robotę, ściągał do nas perłełki. I od czasu do czasu pozwalał mi się wygadać, więc to było fajne. Mam nadzieję, że takie inicjatywy też się będą pojawiać. Jest przecież dużo fajnych działań, też oficyna przecież cały czas pracuje na tym, żeby Państwu zachęcić i pokazywać ciekawe rzeczy. Animatorów kultury jest kilku fajnych w tym mieście. Nie mówię o sobie, bo ja jestem taki przeciętny, ale jest fajnych ludzi, którzy pracują nad tym, żeby to kino przetrwało, żeby trwało i żebyśmy mieli dużo fajnych propozycji dla Państwa. Ale to właśnie się łączy z tym, że musi być grane dla kogoś, więc Panie Michale, proszę się trzymać zdrowo i przychodzić na nasze pokazy, a na pewno będzie wprowadzenie, a tylko jeśli będzie chęć rozmowy po to, także będziemy rozmawiać z wielką przyjemnością. Jest pytanie, bardzo konkretne, o Oscary. Krzysztofie, do ciebie.
Pani Izabela pyta, w klubie Delta, zaczyna od stwierdzenia, a na końcu jest pytanie. W klubie Delta można było obejrzeć wiele oscarowych produkcji. Tegoroczne Oscary już 25 kwietnia. Kto zdobędzie Oscara za najlepszy film? Nomadland czy Proces Siódemki z Chicago? Na to stawiasz? Ja widziałem wszystkie filmy oscarowe, miałem taką przyjemność i możliwość, więc jestem w bardzo dobrej sytuacji, a chciałem Państwa już dzisiaj zaprosić na noc z Oscarami do Radia Szczecin z 26 na 27. Moja nocna audycja do 12 w nocy, do samego rana siedział i opowiadał o Oscarach. Jeśli ktoś będzie miał ochotę ze mną być, to zapraszam, Radio Szczecin. A jeśli Pani pyta kto, no to generalnie mój ulubiony film w tym roku nazywa się The Father, czyli Ojciec. I to jest taki film, którego Państwo zapewne jeszcze nie widzieliście, bo nie ma go jeszcze oficjalnie dystrybucji. Będzie, jak tylko kina się otworzą, to jest pierwszy tytuł, który wejdzie do kin. I ja ten film od razu ściągam do kina Zamek, bo jestem z nim zakochany. To jest film absolutnie, który mnie poruszył i będzie poruszał wszystkich widzów. I to jest mój faworyt Oscarów. Mało ma szansę, bo nie jest dzisiaj faworyzowany, ale lubię niespodzianki. No ale bukmacherzy, jakby znawcy i to, co się dzieje wokół nagród, mówi, że Nomadland jest faworytem, ale proszę pamiętać, że Amerykańska Akademia Filmowa to nie jest brytyjska akademia i to nie są krytycy filmowi, którzy wszyscy dali Nomadland nagrody, a ja nie jestem fanem tego filmu wcale i uważam, że to jest bardzo hermetyczne, bardzo skomplikowane, trudne, bardzo dołujące kino, aczkolwiek ważne i bardzo na czasie, także ma taką wartość społeczną, ale jest niełatwe do przejścia. I to jest film drogi i w ogóle dziejący się w bardzo trudnych czasach dzisiejszych, bo pokazuje współczesnych nomadów. Wartościowe kino, ale to nie jest takie kino, które mnie porwało. Za to porwała Proces Siódemki z Chicago. Bardzo mnie porwał. To jest porządny, zwykły, amerykański, hollywoodzki, oscarowy film dostępny na Netflixie, można obejrzeć. Cudowny, bardzo film. Liczę na to, że jednak niespodzianka, że obiecująca młoda kobieta, że film, który mieliśmy okazję chwilę pokazywać. I to jest świetne kino i to jest bardzo... na czasie, dzisiaj rola kobiet w kinie i w społeczeństwie i cała ta struktura budzącej się kobiety do walki i w końcu podniesienie głowy i wyjście, tak, niby wszystko było zawsze, ale z jakiegoś powodu teraz dochodzą do takiego odważnego głosu i się mszczą. I ta obiecująca młoda kobieta jest takim filmem zemsty, a jednocześnie mówiącym o sytuacji kobiet maltretowanych niestety i też poniżanych, to pod wieloma względami bardzo wartościowy film, bardzo ważny. Tam się może wydarzyć bardzo dużo ciekawych rzeczy na tych Oscarach, nic nie jest przesądzone, jak się nauczyliśmy z historii Oscarów, nie tacy faworyci przegrywali, no ale no, prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że właśnie Nomadland tego Oscara otrzyma, bo jest to film bardzo post-Trumpowy, dla mnie przynajmniej, ja tak go odbieram jako film, który komentuje te zniszczenie Ameryki po prezydenturze Donalda Trumpa, która oczywiście była no, czymś delikatnie rzecz ujmując słabym, o czym piszą liberalni jednak komentatorzy, a ja się mam trochę za takiego właśnie gościa, więc jakby widzę, że coś się tam dzieje niefajnie, ale film jest takim właśnie obrazem Ameryki, która niestety poza tym lukrem nie wygląda wesoło. I to jest film poruszający, wstrząsający, trudny, z piękną rolą Frances McDormand. Ona ma prawdopodobnie Oscara, na pewno pani reżyserka ma Oscara, ale co się tam wydarzy w finale? Stąd te Oscary w tym roku takie ciekawe, bardzo intrygujące i wcale nie takie oczywiste. Mam nadzieję, że będą takie przynajmniej. Moją rolą jest pchać nas ku końcowi, choć rozmawia się bardzo ciekawie i mogłabym tak jeszcze długo. Wspomniałeś, tak na koniec już, chociaż może to nie jest dobre pytanie na koniec, bo troszkę włożę kij w mrowisko, ale wspomniałeś o Trumpie, więc to się samo nasuwa. I wspomniałeś też na samym początku o filmach, których byś nie polecił. A ja zapytam znowu z tej drugiej strony kamery, jeżeli chodzi o reżyserów, których się by nie poleciło, ale nie dlatego, że robią złe filmy, tylko właśnie robią wybitne filmy, ale są nieetyczni. Tutaj teraz jest taka głośna sprawa, też zachęcam Państwa, jeżeli korzystacie z platformy HBO, tam jest teraz taki dokument Farrow versus Allen, albo Allen versus Farrow, nie pamiętam dokładnie, jaka jest kolejna tytuł.
To też ma znaczenie. Właśnie Allen kontra A, Flower. no właśnie, która opowiada historię Woody'ego Allena, a właściwie nie Woody'ego Allena, tylko jego żony i jego przybranych części dzieci oraz oskarżeń o molestowanie. I tych historii o mobbingu, o molestowaniu, o szowinizmie w kinie pojawia się coraz więcej. Mnie zawsze ciekawi, i o to chciałam ciebie zapytać, czy film wybitnego reżysera, który ma niewybitne życie, nieetyczne, albo jest podejrzewany o takie nieetyczne zachowania, czy ty to oddzielasz? Czy raczej jednak nie oglądasz filmów reżyserów, którzy no, wykorzystują swoją pozycję bardzo mocno? Musiałam zadać to pytanie. Co mam ci powiedzieć? Po dokumencie o Alenie nie mam ochoty oglądać jego filmów, to na pewno. I to straszne jest jednak. Coś generalnie. Potem zacząłem czytać i ten dokument jest jednostronny bardzo mocno i też nie pokazuje strony takiej negatywnej Miri Farrow, ale co do tego, jakie tam są fakty pokazane i to, do czego moim zdaniem dopuścił się Woody Allen, jakby jako człowiek go dyskwalifikuje. To jest pytanie, na które jeszcze nie ma odpowiedzi w ogóle. Czy my mamy w ogóle prawo, czy powinniśmy odrzucić cały dorobek twórczy człowieka za jego grzechy, przewinienia? Czy odrzucić wszystkie filmy wyprodukowane przez Harveya Weinsteina? Wiele filmów jest wybitnych. On za nimi stał jako producent. Ja te filmy cały czas puszczam, bo to jest klasyka kina. Czy w tym momencie, skoro jest z predatorem i kimś absolutnie złym, i to jest potwierdzone, bo siedzi w więzieniu, i żeby tam został, to jak do tego podejść? No, zadajesz pytania bardzo tak, pytania, które, na które ja nie chciałbym odpowiadać, bo też nie chcę ci żadnych deklaracji. Pytasz o podejście do kina Woody'ego Allena i na przykład mam z tym problem teraz. Nie mam ochoty oglądać jego filmów teraz. Teraz jestem na niego zły. Teraz jestem na niego obrażony. Mogę sobie być, jesteśmy daleko, ale tutaj na tym stoi 20 jego książek. Wszystkie jego filmy tam obok. Jest dla mnie jednym z najważniejszych reżyserów w historii. Nie wiem, czy mogę tak po prostu odciąć i zapomnieć o jego filmach. Zapewne już nigdy nie życzliwie nie spojrzę na niego jako człowieka i będę czytał jego rzeczy inaczej. Bo wierzę w to, co tam jest w tym dokumencie. Rozmawiałem ze specjalistami, psychologami dziecięcymi, bo chciałem sprawdzić, czy ta relacja pasierbicy Alena jest wiarygodna i osoba, której ufam, a która pracuje z takimi trudnymi sprawami, mówi, że nie ma żadnej wątpliwości, tego się nie dałoby zmanipulować, namówić na nagranie. To już tak między nami mówię, bo to jest temat, nie chciałbym tutaj poruszać, ale zdecydowanie Dylan Farrow została skrzywdzona przez Alena. Nie ma na to żadnego usprawiedliwienia. Woody Allen został teraz też wycięty przez środowisko. Jest mu bardzo trudno zrobić nowy film, dlatego robi znowu w Europie. Ja na ten film już nie czekam. Wiem, jak się nazywa nawet, wiem, gdzie był pokazywany, ma być w polskich kinach, ale chyba nie trafi, bo jest taki. Ale tu się zaczynają schody, no bo Roman Polański, którego uwielbiam jako reżysera, poznałem jako człowieka dość niedawno, bo był w Łodzi, mieliśmy okazję organizować festiwal w Łodzi, Synergia, zaprosić Romana Polańskiego i jadłem z nim kolację. Bardzo fajny gość. Ale też ciążą na nim oskarżenia. Jak do tego podejść? Staram się oddzielać te rzeczy jednak. Tak myślę teraz w trakcie tej odpowiedzi. Chcę oddzielić, bo nie chcę sobie odmówić przyjemności powrotu do Chinatown, który uważam za najlepszy jego film. I chcę oglądać, ciągle chcę oglądać. Chcę oglądać i za jakiś czas będę wracał do starych komedii Woody'ego Allena, bo są cudowne. Tylko on tam jest też. Widzę jego twarz w tych komediach starych. To też jest ten problem. Trochę inaczej. Roman Polański jest za kamerą, nigdy nie występuje, bo rzadko. No, chociaż jest tutaj na to. No więc to jest trochę inaczej, nie? Ale no. Tak, wiem, na pewno nie oczekiwałam. Niech Państwo sobie odpowiedzą na pytanie, czy to tak po prostu można odciąć, skroić, zapomnieć, wyrzucić.
dzieło, nie? No bo ocena człowieka to jest inna sprawa. Tu nie mamy żadnej wątpliwości. Harvey Weinstein, wiadomo, wszystko wiadomo. Nie ma opcji. Choć tutaj się niestety jest ten aspekt jednak ekonomiczny, który jak sam powiedziałeś, że kino to jest duży biznes, duży rynek i chodząc na filmy, oglądając je legalnie, wspieramy tę wielką machinę i niejako dajemy głos tym, którzy... Znaczy ja też nie mam zdania, ja, mnie to bardzo ciekawi, dlatego zapytałam ciebie... Harry Weinstein nie zrobi już nowego filmu nigdy. I Woody Allen nie zrobi już za dużo filmów, na pewno. Nie ze względu na wiek, tylko na to, że jak jest traktowany w środowisku. To jest tak, że generalnie to środowisko dzięki nagłośnieniu i mówieniu o tych trudnych sprawach ze swojego grona eliminuje osoby, wycina, które postępowały w sposób haniebny i niedopuszczalny względem kobiet, współpracowników, pracy w życiu prywatnym. Nie ma na to... Nie ma. I dobrze, że jest to wyciągane na światło dzienne. Szkoda, że dopiero teraz. I polecam Państwu książkę, która się nazywa Złap to i ukręć łeb. I to jest książka napisana przez Ronana Farrowa, czyli brata Dylan Farrow, pasierba Woody'ego Allena, syna Millie Farrow, bardzo cenionego amerykańskiego reportażysty. To on odkrył Me Too. To on jako jeden z pierwszych napisał o tym, co tam się wydarzyło. Jego książka jest o tym, jak próbowano zataić jego pracę, jak próbowano zniszczyć jego pracę, żeby nie napisał o tym, jak Weinstein dzwonił do jego wydawców i próbował go zniszczyć, żeby tylko te artykuły, książki się nie pojawiały. Obraz mediów, obraz świata, obraz tego, jak drapieżcy próbowali się bronić i na szczęście się im nie udało. Niektóre sprawy są takie dość trudne i też jakby kontrowersyjne i problematyczne, no bo i ten Roman Polański, ta cała sytuacja i lata potem i te ucieczki i te wybaczenia, przebaczenia i nie próbuję nawet o tym temat oceniać, bo to nie da się. Ale to też chyba jest część tego, tej przemiany kina, której teraz doświadczamy, ale rzeczywiście ten temat już zostawmy. Dziękuję Ci, że mimo wszystko tak szczerze odpowiedziałeś na to pytanie. Już będziemy kończyć, bo rozmawiamy już bardzo długo. Na koniec tylko bardzo bym Cię prosiła, bo chyba możemy, może bez dat, ale zdradzić, co szykujemy w maju, bo też trochę właściwie połączyliśmy tematycznie, przynajmniej z jednym z filmów, to nasze ostatnie pytanie. Czy możesz w trzech zdaniach zapowiedzieć maj, o ile będziemy mogli się spotkać, ale żeby było wiadomo, na co czekamy. No tak, mam kilka propozycji filmowych. Ja myślę o tych osobach, które na przykład za często telewizji nie oglądają, albo unikają, albo nie miały okazji, a na dużym ekranie te filmy się jakoś ciekawie sprawdzą, więc chcielibyśmy zaprezentować Małe Kobietki w Klubie Delta. Te ostatnie, bardzo feministyczne, wyreżyserowane przez kobietę, Greta Gerwig. Bardzo fajny, lekki, bardzo nowoczesna ekranizacja Małych Kobietek. Jest to bardzo ciekawe na tle poprzednich też ekranizacji. Gorący temat, który porusza właśnie temat Me Too i sytuacji w Foxie, gdzie Roger Elias dopuszczał się czegoś strasznego i jak trzy kobiety stawiły mu czoła. Przepiękny, mądry, dobry, fajny film. Więc tak, tego typu filmy, o Judy Garland, oczywiście z Renée Zellweger, też chcemy do tego wrócić filmu. One powinny być już miesiące wcześniej pokazywane, ale myślę, że to jest na tym rozruchu takie filmy trochę bardziej otwarte dla publiczności, dostępne zapewne w internecie bez problemów, ale na dużym ekranie to zawsze inaczej troszkę. Bardzo. Taką właśnie nutą optymizmu i nadziei zakończmy naszą rozmowę. Czekajmy na maj w nadziei, że będzie nam dane spotkać się już w sali kinowej, a także na następnym spotkaniu z serii Tutaj Dąbie i to być może wreszcie ten spacer z panem Ryszardem Kotną się uda, a jeśli się w ogóle uda maj, to jeszcze będzie nas czekał drugi spacer z Przemkiem Głową w poszukiwaniu śladów północy w Dąbiu. Ja Państwa już bardzo serdecznie na te wszystkie wydarzenia zapraszam, trzymam mocno kciuki i jak Krzysztof pod kinem w Nowogardzie będę się modlić o to, żebyśmy się mogli spotkać. Tobie, Krzysztofie, serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za tą wspaniałą opowieść o kinie i o tym, dlaczego chodzimy do kina. Wszystkim Państwu, którzy nas oglądali, słuchali, komentowali, dzielili się swoimi emocjami, bo tutaj ja też nie czytałam wszystkich komentarzy, to na przykład pan
Pan Michał pisał, że w kinie Przyjaźń obejrzał swój pierwszy film Wodne dzieci. Pani Katarzyna wspominała też o Nomadlandzie. Ja bardzo dziękuję Państwu, że dzielicie się z nami swoimi spostrzeżeniami, komentarzami, bo właśnie chyba kino jest po to, nie tylko żeby je oglądać, ale też żeby o nim rozmawiać i zastanawiać się nad życiem. Także po inspiracji tym, co zobaczymy, tym ruchomym obrazem, który zaczął się od tego, czy pytania, czy koń umie latać. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dzisiaj bardzo długo nam się rozmawiało. Krzysztofie, jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Do zobaczenia w Delcie. Dziękuję bardzo Tobie i Państwu za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Ja nazywam się Kinga Rabińska. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję.